Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przyjechałam tutaj do Porzecza. Jest to nieduża miejscowość w województwie zachodniopomorskim na pograniczu z Lubuskim. Leży ona nad samą Odrą. No i znajduje się tutaj, jak widać, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, który należy do Parku Krajobrazowego Ujście Warty. Znajdują się tutaj liczne ptaki gatunków chronionych, liczne rośliny gatunków chronionych, no i są tu przede wszystkim wydmy, które chcę Wam dzisiaj pokazać. No i oczywiście ruszam również w poszukiwaniu ostatniego grzyba, czy uda mi się znaleźć, ale powiem Wam, że koszyczka już dzisiaj ze sobą nie mam. Mam aparat fotograficzny, także bardziej się tutaj nastawiam na jakieś zdjęcia, jakieś fotki fajne. Na grzyby już raczej nie, bo to już jest raczej chyba nierealne, no ale zobaczymy. Idziemy do przodu i zaraz włączam się ponownie. Pogoda w ostatnich dniach mi się tutaj zmieniła. Efekt wow, mam śnieg, słuchajcie, jak widzicie, leży tutaj, nie ma go dużo, są to śladowe ilości, ale jednak jest. Zrobiło się już chłodno, wczoraj był przymrozek, minus 1. Dzisiaj również było około 0, bo tutaj nawet widać ten śnieg. On się topił, jest zmarznięty, także i do mnie już pomalutku tutaj zima zawituje. No także nie wiem, czy grzybka znajdę, ale nie spocznę, póki powiedzmy nie poszukam. A tutaj na samym początku chciałam Wam pokazać, są ruiny, pozostałości takich fragmentów ruin gospodarstw. Tu na tych terenach było bardzo dużo gospodarstw rolniczych, dużych zabudowań, domów. No niestety podczas II wojny światowej uległo to wszystko zniszczeniu, bombardowaniu. Było to bombardowane. Jak wiecie, na tych terenach było forsowanie Odry, przeprawa przez Odrę, także walki tutaj były bardzo ostre. No i niestety zabudowania uległy tutaj zniszczeniu. Później po wojnie cegła szła na odbudowę Warszawy. I takich ruin jak tutaj te jest bardzo dużo, ale też taką ciekawostkę tutaj właśnie chciałam powiedzieć. O! Grzyb! Słuchajcie, jest jakiś grzyb, co prawda to już jest niejadalny, ale jednak jest. Kurczę, jednak znalazłam. No ale dobra, nie o grzybie tu chciałam się rozpowiadać. Zwróćcie uwagę, jakie są podmurówki wysokie tutaj na tych terenach. No i właśnie tutaj zabudowania wszystkie miały taką wysoką podmurówkę. A to z tego powodu, że tereny te są zalewowe. No i teraz taka śmieszna sprawa. Tutaj ludzie się budują, przychodzą po wodzie, no nie stawiają wysokiej podmurówki. Teraz powiedzmy, no już dosyć dawno nie było takiej dużej wody, więc jakiegoś tam zagrożenia nie ma, ale już Niemcy w czasach ówczesnych wiedzieli, że te tereny są zalewowe, stawiali na wysokiej podmurówce swoje domostwa czy tam gospodarstwa. No a dzisiaj się na to nie zwraca uwagi. No i jest po prostu to, co jest. Wydmy te są fantastycznie ukształtowane. Porasta je tutaj bardzo skąpa roślinność. Jest to teren piaszczysty, bardziej taki, można powiedzieć, pustynny. Znajduje się tutaj również chrobotek reniferowy. Jest to ten taki jasny mech. No, nazwa chrobotek reniferowy wzięła się stąd, że jest to przysmak reniferów. Także taka nazwa tutaj obowiązuje. No, też ten mech był taki czas, że tutaj był pod ścisłą ochroną. Teraz, o ile wiem, chyba od 2 czy 3 lat ta ochrona jest częściowo zdjęta. Nakładana ona jest oczywiście, jak mech ten ginie, jest go powiedzmy mało, śladowe ilości zostają. Był tutaj też taki czas, że był on bardzo pozyskiwany na różnego rodzaju stroiki świąteczne, na stroiki pierwszolistopadowe, także ten mech tutaj uległ praktycznie wyginięciu, było go bardzo mało, sporadycznie występował i ta ochrona tutaj obowiązywała. Teraz, tak jak mówię, z tego co wiem, jest zdjęta.
No i ten mech się tutaj bardzo ładnie odnowił, jest go dosyć dużo, zresztą teraz już nie jest on tak intensywnie pozyskiwany przez wykonawców różnych stroików, bo taki mech można legalnie z Finlandii sobie sprowadzić i powiem, że jest dużo ładniejszy, taki kępkowy, także nie opłaca się to. No i szkoda, szkoda niszczyć czegoś, co jest tak po prostu ładne i piękne. Poza chrobotkiem reniferowym i chronionymi gatunkami roślin czy ptaków znajdują się tutaj też niezwykłe kształtne sosny. Są to takie formy karłowate. Występują one tutaj dosyć licznie na tych właśnie wydmach, co możecie sobie zaobserwować. Tam, gdzie zagęszczenie tych sosen jest większe, rosną one w większym skupisku, są one strzeliste, proste. No a tutaj, gdzie są na takich, powiedzmy, obrzeżach, skrajach, przybrały one fantastyczne formy z tego względu, że rosną samotnie, są tutaj, powiedzmy, narażone one są na wiatry, no i rozgałęziają się bardziej w boki, bardziej na boki. Zresztą zobaczcie, jak to po prostu fantastycznie tutaj wygląda. Poza tym, że jest to teren bardzo atrakcyjny dla ornitologów, botaników czy innych różnych grup przyrodników, jest on też tutaj bardzo odwiedzany przez terrorystów. Nie mylić tutaj, słuchajcie, z terrorystami. To taki żart oczywiście. Odwiedzają te tereny terroryści z tego względu, że właśnie poszukują tutaj takich nietypowych form gałęzi, korzeni do swoich terrariów. Zbierają oni właśnie takowe ciekawe gałęzie czy jakieś tam odnogi gałęzi, wygotowywują to, odpowiednio przygotowują, no i wykorzystują właśnie później do wystrojów terrariów. Także tereny te są bardzo takie, powiem, urokliwe, ładne. No teraz mamy już okres praktycznie zimowy, ale wiosną, słuchajcie, tutaj po prostu tętni życie. Jest przepięknie, jeszcze jak wiosna jest taka dosyć mokra, że jest dosyć dużo wilgoci. O! Kolejny grzybek tutaj jest. Nie wiem, co to jest, ale jednak grzyb. No a wracając tutaj właśnie do wiosny, jeżeli jest dosyć dużo wilgoci, to słuchajcie, tutaj po prostu od strony roślinności wydmy te tętnią życiem. Są tutaj przepiękne rośliny, kwiaty, trawy, także no po prostu jest tutaj pięknie. No a w lecie, gdy temperatury są wysokie, nie ma deszczów, no to po prostu jest pustynia. Najwyższy szczyt tutaj tych wydm nosi nazwę Monte Cassino. Słuchajcie, dlaczego taka nazwa? Naprawdę nie wiem, nie powiem wam. Być może dlatego, że jak jest właśnie sezon letni, teren bardzo piaszczysty, dosyć ciężko jest wyjść tutaj na ten największy, najwyższy szczyt. Być może właśnie dlatego jest Monte Cassino, nie wiem, także nie będę się wypowiadać. Też tutaj na tym terenie jest bardzo dużo porozstawianych tablic informacyjnych, jakie zwierzęta chronione możemy tutaj spotkać, jakie gatunki ptaków, czy też jakie gatunki roślin. Także jest to też tutaj takie dosyć fajne, bo ktoś, kto nie ma, że tak powiem, bardziej obszernej wiedzy, spokojnie może sobie tutaj doczytać wszelkie informacje, które chce wiedzieć, może zaspokoić swój głód wiedzy. Tu właśnie jest jedna z takich tablic. No i oczywiście napisy, że w związku z tym, że jesteśmy tutaj przy samej granicy niemieckiej, są w języku polskim, niemieckim i angielskim. No i tutaj akurat nie jest o wydmach. Także takich tablic też tutaj jest na tym terenie bardzo dużo.